Na czym polega cały custom? Jest 100 widzów na mapie i wygrywa osoba, która wygrywa mecz, ale nie może mieć żadnego fraga. Osoba, która wygra mecz bez fraga, będzie mogła otworzyć taki prezent. Dobra, widzowie, ja skaczę, obserwujemy i jestem ciekaw, co ludzie będą robić. Także no, mamy 98 miejsce, obserwujemy i tak jak mówię, trzeba wygrać mecz, ale nie można mieć żadnego fraga. Tutaj, jak widzicie, mamy pierwszą osobę, która sobie po prostu łowi. No nie każdy sobie będzie łowił prawdopodobnie. Na pewno też... Zawiedził mu rybę, no nie mam pytań. Chłopce go okradł, ty. Ty też mu to wziął, ty co jest? Oni grają w dwójkę? Dobra, Young tutaj trafia ze snajperki. Uważajcie, bo mogą być trolle. Trolle nie są brane pod uwagę, więc starajcie się zbierać macy, starajcie się zbierać drewno, no wszystko po prostu. Zbierajcie leczenie, nie leczenie. Tylko uważajcie, bo mogą być trolle, które mogą chcieć was zeliminować. Ale takich, no, nie róbcie tak, widzowie, nie? Ty, chłop sobie wyjął pistolety. Chłop ma pistolety w namiocie. A ich nie ma teraz w grze, one są wycofane. Ty je trzymaj w namiocie, byku. Nagramy odcinek za jakiś tydzień, bo ich nie ma w grze i w ogóle ich chyba nie będzie. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy. Mamy tutaj dziecko Pedro i on ma taki sam skin jak Halczyk. Jedna ryba, jedna meduska. Jestem ciekaw, ile osób będzie w końcówce, no nie? Chris. Chris był wcześniej. Chris, no nie wiem, czy on ma jakiegoś fraga, czy nie. Mam nadzieję, że Chrisu nie masz fraga. A Wupka, on zbiera w ogóle bronie. Nie wiem, po co mu te bronie. Jak tutaj, wiecie. Wiecie, jak to będzie. No nie można mieć żadnego fraksa, więc broni wam chyba tak do końca nie są potrzebne. Ale dobra, lecimy dalej. Mati z miasta. Fajny skin. Ten skin mi się podoba. Ja mam chyba tego skina. Czemu ja tym skinem nie gram? 95 osób. To będzie mocna gierka, widzowie. To będzie mocna gierka. Ej, Chrisie! Panie kolego! Tutaj widzicie, no niektórzy się nie trzymają zasad. Czekajcie, musimy się tu cofnąć do Chrisa. Panie Chrisie, gdzie mamy tutaj pana Chrisa? Dobra, chyba go nie znajdziemy. Panie Chrisie, proszę nie trollować, proszę wyjść z gry. Proszę tam nie psuć nikomu zabawy. YouTube Xor. Mamy tutaj jakiegoś youtubera. On, jak widać, ma niezbyt wiele rzeczy. Sekretiv, co on tutaj robi? Ten to już ma 5 ryb, nie? Chłop ma 5 ryb, 4 małe. W ogóle pamiętajcie, że nie możecie zadać ani jednego damage'u, bo jak jakaś osoba zostanie zlikwidowana przez was, w sensie dacie komuś kill off i ta osoba później zginie, to wy macie fraga, więc uważajcie na to wszystko. No i przejdźmy dalej. Tutaj mamy ryby. Majonez. Majonez też. 3 ryby, 2 flaszki. No ładnie, ładnie, ładnie. 93 osoby. Zobaczmy na mapę w ogóle. Pozdrawiamy majoneza. 93 osoby. Woda likwiduje. Co? Widzieliście ten komunikat? Jak woda likwiduje? Jak to możliwe? Autem wjechali na przykład i się zabudował. Dobra, okej. Okay. A, być może kładem po prostu tak wjechał. Być może nawet to się stało tutaj obok. Dobra, widzowie, ile mamy osób w grze? 91 osób w grze, jeden gość. Patrzcie, nie wolno się strzelać w ogóle, a chłop się utopił. No ja... Ty, to nie w tą stronę powinno chyba zadziałać. Okej, okay, co my tu mamy? 3 rybki. Kasa z innej parafii. Pamiętajcie jeszcze o jednym. Słuchajcie, muszę wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Najważniejszą rzecz, jaka chyba jest w tej chwili. Najważniejsza rzecz jest taka, że jest... że są obrażenia od burzy, czyli jak was jest za dużo na meczu, to po prostu dostajecie obrażenia od burzy. Więc lepiej się przygotujcie w leczenie i to jak najszybciej, bo pierwsza strefa już niedługo, a nie wolno wam nikogo uderzyć. Bo jeśli kogoś uderzycie i nabijecie sobie storma, to dostaniecie prędzej czy później fraga. Więc zbierajcie sobie jak najszybciej leczenia. Tutaj Chris też jest za strefą. 8 ryb. Nie wiem, po co mu dalej te bronie. Byku, wyrzuć te bronie. Wyrzuć bronie. Ej, umówmy się teraz tak. Nie wolno mieć broni w ekwipunku, dobra? Jak ktoś będzie miał bronię w ekwipunku, nie biorę tych osób pod uwagę później. Także od razu mówię. Dobra, o, wyrzucił, także jest dobrze. Pozdrawiam ci, Chrisie. Fajnie, widzowie, że ogarniacie, co się dzieje. I patrzcie, najlepsze jest to, że tu jest tyle ludzi, 88 osób i nikt się nie bije. 30-40 bandaży ma chłop. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałem tyle. Okej, okay, 88 osób. Każdy ma spiderki w sumie. Dobra, zobaczmy kolejne osoby. Siema, byku. Tu mamy chyba najwięcej ryb, jak dotąd. Patrzcie, co się teraz będzie działo, bo mamy obrażenia od burzy już za chwilę. I zobaczmy tutaj. Dobra, chłop się do kibla schował, nie? Chłop się schował do kibla. No, to jest dobry pomysł, żeby tutaj przy tym ognisku siedzieć w razie czego. To jest dobry pomysł. W sumie przy... Nie, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś, byku? Ja cię kręcę. Dobra, zobaczmy. Myślałem, że ma 1 HP. Przejdźmy dalej. Tuni. Fajny skin hojny. Co jest? Skąd ten chłopca? Chłopca z drzewa chyba. Lecimy dalej. DJ Cinek. Co tu będzie robił DJ Cinek? Odcinek to nie ma za ciekawej sytuacji, tak szczerze. Niby ma te 3 ryby. Chociaż nie, no. Nie jest źle, ale przydałyby się jeszcze te rybki. Teraz się zacznie, bo jak ta strefa dojdzie za sekundę, to strefa będzie obijać. Także patrzcie się, co się teraz będzie działo. 20 poniżej progu tutaj ma ziomek. No i teraz będzie ciekawie. Dobra, po 25 bije. Zobaczmy dalej. Zobaczmy Żelka. Co się Żelkowi dzieje? Żelek. Nie, Żelek ma 200. Żelek ma ponad próg, ale ja przypominam, że jeśli komuś zadaliście obrażenie, to
prędzej czy później dostajecie fraga, więc uważajcie na to. Jak widzicie, coraz więcej graczy ginie, 69 osób zostało. Zbierajcie sobie leczenie, bo tu nie będzie tylko jedna strefa, pamiętajcie o tym. Tu nie będzie tylko jedna strefa burzy uderzała, tutaj będzie więcej. Także tutaj mamy 3 ryby. Ja radzę wam tak, łapać dostęp do wody jak najszybciej, brać wędki i łowić na rybek, bo na rybek uratuje wam później tyłek, więc szybko lećcie i bierzcie na rybek. Masz tu apteczki, masz spidermanki i łówcie na rybek, bo na rybek wygra grę, zobaczycie. Niektórzy już tutaj są, nie? Chciał kruka zrobić. Pozdro, Wisiek. Santa Marcel. Ej, fajny nick. Santa Marcel, nie? Santa. Taki świąteczny nick. Podoba mi się. Dobra, 69 osób. Obserwuj Chrisa, bo troluje. Chrisu, no bądźże człowiekiem. Dobra, mamy Snowmana. 7 rybek. 7 na rybków. Mateusz. Mateusz, jaki ma nick ty? Mateusz. Tak samo sobie, no ja nie wiem. Ja nie wiem, widzę. Co wy macie w głowach, jak ustalacie te niki? Dobra, tutaj kogo mamy? Igorek. 3 na ryby, 1 duża ryba. Mamy 69 osób dalej, a mamy taką strefę, ale tu będą dymy. Ja to nawet nie chcę myśleć, co się będzie działo. Ej, Mat chyba tam kradł im te ryby, widzieliście? A, chomikuje. Widzieliście, chłopak, co sobie chomikuje apteczkę? Nie mam pytań. Ej, widzowie, darmowa apteczka jest tu u Mata pod daszkiem. Tutaj, patrzcie się, na minimapie. Mat ma darmową apteczkę. Ej, przyjdzie ktoś, jak myślicie? Przyjdzie ktoś po tą aptekę? Nie, nie przyszedł nikt. Ej, jak ktoś ma namiot i chomikuje w namiocie ryby, to stwierdzam, że ktoś ma 300 IQ, widzowie, jak ktoś ma namiot. Szukamy gościa z namiotem, czy ktoś ma namiot. Co wy robicie, Pawelo? Co oni mu chcą ryby wziąć? Co to jest za custom, że ludzie sobie ryby kradną z tego? Dobra, widzowie, 68 osób. Kipiel burzy likwiduje. Zobaczmy tam na innych, jak to wygląda. Poniżej 50 HP. No i zobaczmy, jak to się skończy. Czy ktoś jeszcze jest? 68 osób. Rybki, no mówiłem, że te ryby wam uratują życie. 66 osób. Franek został wyeliminowany. Pozdrawiamy Franka. Będą apteczki na pewno po ludziach, więc patrzcie, czy są apteczki. Bo ludzie będą, nie zdążą użyć apteczki i będzie dużo apteczek na ziemi, więc patrzcie dookoła, czy są apteczki. 25. Ej, on dalej żyje. 59 osób. Co jest? No, chłopcu ma milion IQ w tej chwili, to ja nie mam pytań. Nie, czemu? Dobrze. Po co ty to wyciągłeś? Dobrze zrobiłeś. Ja tu nic nie mówię, że źle. Byku, to było 200 IQ. 300 IQ, co ty robiłeś? Ej, proszę tam nie strzelać. No widzicie, no niektórzy tutaj kipiel burzy likwiduje. Oliwieros, memik, ale... No to było coś niesamowitego, co ten ziomek zrobił. To było coś niesamowitego. Zabudujcie się wszyscy dookoła teraz, bo mogą trollować. Więc zabudujcie się wszyscy, każdy w boksa i czekajcie na rzeczy. Ale chłop naprawdę milion... IQ, co zrobił tą wędką. Nie zrobił fraga, a zabił gościa. Rozumiecie? Bez fraga. Coś niesamowitego. Okej, lecimy dalej. Masny grzybia. Grzybiarz. Ja lubię chodzić na grzyby, bardzo. Bardzo lubię chodzić na grzyby, ale nie mam czasu aktualnie. W tym roku to podobno słabo z grzybami było. Dobra, 47 osób. 47 osób, a ludzie sobie jeżdżą w samochodzie. Anonimowy, co ty robisz? Anonimowy, co ty robisz, no? Anonimowy 268. Proszę zginąć od upadku. No, proszę zginąć od upadku, panie anonimowy 268. Chłopcu sobie nabija... Aha, on sobie tylko nabija, nie? Chris likwiduje, no nie, rzuca z wysokości. Dobra, widzowie, to jest szalony custom. Niech się każdy zabuduje dookoła, jak nie chcecie mieć strollowanej gry. 41 ponad próg. Ryby mu oddaje. No, ludzie już powoli nie wiedzą, co robić, bo wiedzą, że przegrają, nie? Pędzel... Myślałem, że go zrzuci z wysokości. Ty, ale zrzuca chyba, faktycznie. Pędzel ma ponad próg, także tutaj coś nie gra. Tutaj 20 ponad próg. Tutaj jest poniżej progu Vegas. Kipiel, no, chyba nie zdąży. Chyba nie zdąży tej apteczki. Chyba nie zdąży. Ja od razu mówię, osoba, która wygra ten custom i będzie miała fragi, widzowie, no to nie wygrywa tego customa. Krysie, i tak nie dostaniesz nagrody. Nawet jak ich wszystkich wyeliminujesz, to i tak nie dostaniesz nagrody. Zrozum. Bardzo cię proszę, zrozum, co się do ciebie mówi. A fragi możesz sobie iść porobić, nie wiem, na Battle Labie. Możesz się pobić z botami jakimiś i będziesz miał fragi. No smutne, Krysie, patrz, cały czat tutaj jest przeciwko tobie. Cały czat jest przeciwko tobie, a ty dalej robisz swoje, nie? Ej, dobra, zróbmy w ten sposób. Kto wyeliminuje Chrisa? Kto wyeliminuje Chrisa, to go dodam do znajomych. Dawajcie wszyscy na Chrisa. Wszyscy na Chrisa, bo ten custom i tak już nie wyjdzie. Wszyscy na Chrisa, zapraszam, widzowie. Wszyscy na Chrisa, możecie go eliminować. Wszyscy na Chrisa, dajcie mu, no.
Dobra, już go nie ma. Anulowane. Już go nie ma. Ale kosu rzucił. Michałek, wygrałeś ten mecz po prostu. Tym, co zrobiłeś. Ale go wypalił. Nie mam pytań. Dobra, cztery osoby. I teraz pytanie. Wejdziemy na powtórkę i zobaczymy, czy faktycznie tutaj ludzie mieli fraga, czy nie. Jeśli ktoś miał fraga... Okej, okay, mat. Mat i CRXCK. Okej, kto to wygrywa? GBC Grzejnik. Ej, widzowie, on nie miał fraga. Ten ziomek nie miał fraga. Jak on to zrobił? Przecież to się wydawało niemożliwe, żeby to zrobić. A jednak się udało.